Barcelonie debiutowałem. To miał być piękny debiut, no a skończyło się tak, jak historia pokazała, na zatrzymaniu w bramie stadionu 400 metrów do mety. Inni wrócili z jakimiś wynikami, ktoś był 12, ktoś był 7, a ja zero. Nie mam nic. Mistrzostwa Europy w Pradze i w telewizji. Pamiętam ten moment. Siedziałem wtedy z moim kuzynem Mariuszem i ja się jego pytałem: Mariusz, co to jest? A on mi tłumaczył, wtedy rok starszy do mnie, to jest chód sportowy. Wydawało mi się to coś specjalnego, coś trochę nie z tego świata. Myśmy zawsze chodzili, myśmy zawsze wychodzili, ile się tylko dało. Myśmy w domu starali się nie siedzieć. Nigdy nie nazywałem tego chodem sportowym, ani nie starałem się tego przełożyć do uprawiania jakiegoś sportu. Ja bardzo, bardzo dużo chodziłem. Profesor, który uczył nas WF-u, potrafił wyłapać te osoby i stworzyć coś w rodzaju nieformalnej grupy, która później uczestniczyła właśnie w różnych zawodach. To był szkolny klub prowadzony przez właśnie naszego WF-istę, pana Żarnowskiego. Nie wiem teraz, czy trener był tak rozczarowany tym moim bieganiem, że postanowił mnie zapisać na chód, czy też był na tyle zadowolony z tego biegania, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, że stwierdził, że ja się nadaję do czegoś więcej. Ten mój debiut w chodzie był dla mnie samego tak wielkim zaskoczeniem, jak mnie trener wystawił wtedy do skoków dal, to bym skakał w dal. To była właśnie końcówka liceum, kiedy Robert przestawił się na chód sportowy. Stwierdził, że to jest to, co chciałby robić i od dnia jutrzejszego będzie chodził. Fajne to jest. Mnie się to strasznie podoba. Polska roku 91 to był gigantyczny, trudny do przypomnienia sobie nawet teraz chaos. Struktury sportowe przestały funkcjonować, kluby przestały funkcjonować. Robert był na tyle inteligentny, że wiedział, jak te klocki trzeba zacząć szybko układać. Jeżeli tu w Polsce nie mam tego, co potrzebuję, co jest niezbędne do tego, żeby nie sukces, muszę szukać innych rozwiązań. Tym jego rozwiązaniem było między innymi wyjazd do Francji. Przyjeżdżam do Paryża, do Las Inclub de France, ale się okazuje, że ja właściwie nie przyjeżdżam do Paryża, tylko przyjeżdżam do Colomb, na przedmieścia Paryża. C'est ton cahier? C'est mon cahier. Oui, c'est à tous mes débuts. Hein. Ouais. C'était dans la vie quotidienne. Je notais dans les situations, quand tu apprenais le français, on répétait des mots. Il y avait un mot qui n'entrait pas dans ma tête. Bon. Donc, je vois que tu as noté être crevé. Oui, parce que j'étais très souvent crevé ou j'ai entendu. Miałem przyjaciela, który był moim takim cicerone tam zupełnie. Christian Couturier. Hey, d'ailleurs, tu sais ce que tu disais quand tu entrais à la maison le matin? Dzień dobry. Oui, mais tu déconnais après, tu disais poniedziałek. Ah oui, poniedziałek. Je disais bon, tu n'arrives pas à retenir. Hein? Oui, tu disais poniedziałek. Oui. Très cultivé et mais qui avait cette volonté de d'apprendre tous les usages qui avaient cours dans le club, bien entendu, mais aussi dans la vie civile en général. Igrzyska w Barcelonie debiutowałem. To miał być piękny debiut, no a skończyło się tak, jak historia pokazała, na zatrzymaniu w bramie stadionu 400 metrów do mety, 49 600 metrów przeszedłem i jest out, jest czerwona kartka, jest wykluczenie zawodów. To jest właśnie ból i to jest ta specyfika tych konkurencji chodu sportowego, gdzie potrafią ściągnąć na 400 metrów przed metą nawet lidera. To było nieludzkie. Jak tak można zrobić w ogóle?
potem jest coś takiego, że jak się już człowiek kładzie spać, jak się tak jest sam, jest takie poczucie trochę jednak wstydu, bo jednak inni wrócili z jakimiś wynikami, ktoś był 12, ktoś był 7, a ja 0, nie mam nic. Ceci c'est le chapeau de Robert quand il a défilé à Atlanta en 1996. Nie myślałem o tym, że wygram te zawody, ale też nie myślałem, że przegram. Wiedziałem o tym, że jestem gotowy tutaj na sięgnięcie po absolutnie wszystko. Czyli to, ale czy to absolutnie wszystko to był wtedy złoty medal czy srebrny, tego nie wiedziałem. W Atlancie naprawdę poszedł fenomenalnie taktycznie, wszedł po swoje, jak to się mówi. To przeżycie, widząc, że Robert idzie po zwycięstwo, było niesamowite. Byłem świetnie przygotowany, byłem skoncentrowany. Ja przede wszystkim się nie dałem ponieść emocjom takim, że jest nas za dużo, a co to będzie, że ja będę czekał. W ogóle nie myślałem wtedy o nagrodach, konsekwencjach, sławie. To było tak czyste sportowo, ja tak bardzo chciałem wygrać. Widząc, jak on wysoko jest, w wielkim napięciu, skupieniu, od połowy tej trasy wiedzieliśmy, że coś dobrego będzie. Tym bardziej, żeśmy się bali. Ja tego zwycięstwa, ja osobiście bardzo potrzebuję, bo to jest jakieś moje takie samospełnienie się. To jest realizacja pewnej bajki, legendy. To jest efekt rodzenia się superbohatera. A superbohater przecież no, musi wygrać igrzyska. Ja tu po prostu ze szczęścia to tak i śmiech, i płacz, no nie wiedziałam co, gdzie ja jestem, co się ze mną dzieje. I ça, c'est le bidon de Sydney, donc avec son numéro de dossard, le 27-11, Pologne. Pamiętam, że kiedy pochyliłem się nad moim dziennikiem treningowym, tym kalendarzem, spojrzałem na datę 22 września, a to była data, która odpowiadała startowi na 20 km, to zawahałem się chwilę, co wpisać. Chciałem, już sięgałem po długopis, już byłem gotowy do pisania, chciałem napisać zdobyć medal. I tu się zatrzymałem, szczęśliwie dla mnie. A dlaczego zdobyć medal? To znaczy co? To znaczy, że nie stać mnie na wygraną? Nie miałem wątpliwości, że na 50, kiedy wpisywałem wygrać, że tutaj nie muszę sobie zadawać dodatkowych pytań. Tu byłem pewien tego, jak jestem przygotowany, ale ta 20 cały czas była moim takim sekretnym planem. No i planem, który fantastycznie się powiódł. Paryż, rok 2003, Mistrzostwa Świata. Bardzo, bardzo specjalne mistrzostwa dla mnie. One były takie rozgrywane trochę w domu, bo Francja to był mój dom. Na 15 dni do zawodów, kiedy kończę trening, pojawia się jakiś dziwny, narastający ból w moim boku. Z godziny na godzinę jest coraz gorzej. Okazało się, że doznałem porażenie nerwu międzyżebrowego. W zasadzie, no, wykluczenie z zawodów. Dostałem zastrzyk w bok. Wyłączono czucie tego nerwu międzyżebrowego. No i na tydzień przed zawodami, dokładnie, miałem odstawić te leki. No i kiedy odstawiłem leki, znowu odczułem, że leżenie na lewym boku, czy dotykanie tego boku, no to jest bolesne. W treningu daję radę, ale nie wiem, jak będzie w zawodach. Je crois qu'on avait à peu près deux bus, donc on va dire une bonne centaine de personnes qui étaient descendues sur Paris. Ja się nagle zorientowałem, że jestem w tempie na rekord świata. I w tym momencie słyszę głos Antonio Agostinio. Po prostu drze się na mnie, ale to był jedno zdanie. Sorte trip! Wypruj flaki! On nacisnął przycisk. Chciałam pomóc temu dziecku, jakbym cały czas chciała, no idź, no napij się, zwolnij, a może jednak nie trzeba zwolnić. No nie wiedziałam już, co w myślach, myśli się kłębiły różne i tak jak faktycznie jakbym szła razem z nim. Robert a maintenu le suspense aussi en plus, puisque à un moment donné, le Russe revenait très très fortement dessus. Jest dwóch facetów, którzy gonią się o rekord świata.
Jesteśmy na rok przed igrzyskami. To jest ostatni tytuł mistrza świata do wzięcia w ogóle w naszych karierach. Obaj byliśmy zaawansowani wiekowo. I przyspieszyłem na jednym kilometrze grubo ponad 10 sekund. I on był 6 sekund za mną. To jest jakieś 15 metrów. Góra 20. I nagle z tych 15-20 metrów zrobiło się 100. On stracił wiarę zupełnie. Wszystkie emocje puściły, potem popłakałem się, wygrałem to. Zauważyłem, że jest rekord świata, tak jakby tylko jeden z nas mógł mieć rekord świata, w związku z tym stwierdziłem, że to ja mam ten rekord świata wziąć, a nie Skurygin. Nie czułem się przyszłym mistrzem olimpijskim w Atenach, ale za każdym razem sobie zadawałem pytanie, czy ja mogę, czy stać mi na to, bo już miałem wtedy 35 lat. Czy ja będę umiał dalej tak walczyć? Stwierdziłem, że skoro w dalszym ciągu stać mnie na rekordy świata i jeszcze ten sport ma wymiar tak bardzo nawet nietechniczny, jeszcze taki wielki, życiowy, ludzki, to jest piękna przygoda, to warto robić. Nie liczę sobie tych medali czy innych rekordów, jakie gdzieś tam można sobie symbolicznie przydzielać, ale ani nie brakuje mi adrenaliny dzisiaj, ani nie brakuje mi planów na przyszłość, ani nie brakuje mi też poczucia robienia czegoś ważnego, spełniania się. Ja mam wrażenie, że w dalszym ciągu jestem na jakiejś takiej drodze do mistrzostwa i to się ciągle dzieje we mnie.